Witamy w Fixero TV. Podczas porządku w garażu znaleźliśmy starą oponę. Mamy też kawałki desek, klocki. Postanowiliśmy zrobić z tego mały stolik. Do wykonania naszego stolika potrzebujemy piły ukosowej, wyżynarki i wkrętarki. Materiały, jakie udało nam się znaleźć, to stara opona, resztki desek podłogowych, jakieś kantówki, trochę płyty. Do tego dokupiliśmy spray i rozcieńczalnik ekstrakcyjny. Przycięliśmy nasze deski, musimy je skleić w blat. Od dołu zamontujemy taki wspornik, który rzecz usztywni. Jeśli nie macie tak dużego cyrkla, żeby wyznaczyć kilkadziesiąt centymetrów okrąg, jest na to bardzo prosty patent. Wystarczy jeden wkręt i otwór, przez który przejdzie ołówek. Wkrętem mocujemy na środku, obracając dookoła, wytniemy piękny okrąg. Mamy wycięty już nasz okrąg i teraz ten okrąg wpasowujemy w zagłębienie w oponie. Natomiast jak widzicie, opona jeszcze jest cały czas elastyczna. Żeby usztywnić ją, zrobimy z kantówek takie poprzeczki, które będą pomiędzy tym okręgiem, a naszym już ozdobnym drewnianym blatem. Nasz blat już jest sklejony, namalujemy sobie teraz na nim okrąg, tak aby wyciąć z niego koło i zamontować w oponie. Wszystkie nasze elementy są już gotowe. Podstawa jest skręcona, blat jest wycięty, oszlifowany i gotowy do założenia. Opona już jest polakierowana i wyschła. Teraz złożymy wszystko w całość. Wystarczy, że nałożymy oponę, skręcimy oponę z naszą podstawą, później damy klej na te dystanse i przyciśniemy blat, tak żeby złączył się już trwale z dystansami. Oto nasz stolik jest gotowy. Przykleiliśmy blat, zamontowaliśmy nóżki. Całość prezentuje się całkiem nieźle naszym zdaniem. Trzeba go jeszcze wykończyć, można go pomalować lakierem, farbą, olejem, jak kto woli. Jak widzicie, ze starych rzeczy znalezionych w garażu można stworzyć takie małe dzieło sztuki, jeśli ktoś lubi taki styl oczywiście. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zapraszamy do subskrybowania kanału. Pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać wszystkie bieżące powiadomienia. A jeżeli chcielibyście kupić takie narzędzia, jakich my używamy, zapraszam na fixero.com.